Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 15, a dokładniej z serii pierwszej. I w dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem kukurydzy właśnie na tym polu. Mam tutaj całe pole kukurydzy, duże pole. No i posłużę się oczywiście tą sieczkarnią, którą mam na stanie, bo tamtej lepszej marki Crown nie mam. Więc będzie to dość mozolna praca. Takie duże pole, ale wyobraźcie sobie tylko, ile ja z niego zarobię. Znaczy ja sobie będę kosił, tutaj sobie wiesił po prostu. Tak, w międzyczasie zacznie orać te pola, na których poprzednio kosiłem zboże. A ja wsiadam do nowo zakupionego case'a i mogę rozpoczynać. O kurde, rury nie wystawiłem. I mogę rozpoczynać moje koszenie kukurydzy na kiszonkę. Oczywiście później to wszystko zawiozłem do biogazowni, tam to sobie spokojnie sfermentuję. A później już praktycznie najprzyjemniejsza część, czyli po prostu sprzedawanie tej kiszonki i tylko patrzenie, jak szybko pieniądze wpadają nam na konto. Okej. Do konsolowej wersji Farming Simulator 15 pojawił się nowy zwiastun. O tytule, właściwie jest to zwiastun, który prezentuje maszyny, jakimi przyjdzie nam pojeździć, posterować, siąść za sterami, jakby to ktoś powiedział, w Farming Simulatorze. Czyli jest to po prostu zwiastun prezentujący garaż. Oczywiście link do tego zwiastuna, jak ktoś jeszcze nie widział, jest w opisie do filmiku i w sumie powiem wam, że jest to możliwe, że najlepszy zwiastun, jaki Giant Software zrobiło do tej pory. Dlaczego? Bo jest właśnie tak fajnie zrobiony, w sensie tak nowocześnie. Zawsze zwiastun robili to jakiś tam zlepek jakiś tam scenek z farminga, jak sobie tam ciągnik jedzie po polu, jakaś taka tandetna muzyczka, znaczy taka średnia muzyczka po prostu, a ten zwiastun tak fajnie zrobiony. Jeżeli obejrzycie, to będziecie wiedzieli, o czym ja mówię, więc uważam, że jest to jeden z lepszych zwiastunów, jakie Giant Software zrobiło w ogóle. Tylko niestety te maszyny, co są w tym zwiastunie, te specjalne modele tych maszyn, co tam są w tym zwiastunie, jak obejrzycie właśnie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, są o wiele ładniejsze niż te w grze, więc ten zwiastun troszeczkę oszukuje. No ale wiadomo. Muszą wypuszczać zwiastuny, żeby promować wersję konsolową. Ciekawe, czy wypuszczą zwiastun premierowy. Patch 1.3 nadal się nie ukazał, więc ruszałem w momencie, kiedy nagrywam filmik, go jeszcze nie było, więc czekamy. No ale na szczęście premiera konsolowej wersji już niedługo, 19 maja, czyli najbliższy wtorek. Również tego dnia będzie miała premierę inna duża gra Wiedźmin 3 Dziki Gon. Więc będziecie mieli trudny wybór, albo Wiedźmin, albo Farming kupujecie. Ale to już wasza decyzja. Tak więc w końcu się konsolowcy doczekaliście. Będziecie mieli Farminga na swoich konsolach, albo nowej, albo starej generacji. Oczywiście no, jednak bardziej polecałbym wam kupić wersję na te nowe generacje, na nową generację, czyli na PlayStation 4 i Xbox One, ponieważ w niej będzie tryb multiplayer oraz nie będzie, że będzie parę maszyn zabranych, bo w wersji na stare konsole Giant Software pozbył się kilku maszyn, co jest na przykład w wersji PC-towej, ale na szczęście na nowe konsole takiego zabiegu usuwania niektórych maszyn nie wykonał. Więc lepiej kupić wersję na te nowsze konsole. No ale wiadomo, konsolowcy nie będą mieli czegoś, co pecetowcy mają cały czas. I mam tutaj na myśli mody. Niestety, jeżeli zamierzacie kupić grę na konsolę, no to oczywiście musicie się liczyć z tym, że nie będziecie mogli wybrać modyfikacji. Jest to rzecz oczywista, nigdy nie było w Farmingu 13, który też wyszedł na konsolę, nie było czegoś takiego jak mody na konsolach. Mody są wyłącznie możliwe do używania na komputerach, więc to musicie wiedzieć, że będziecie zdani wyłącznie na oryginalne maszyny lub maszyny, które wyjdą w jakiś tam DLC. Ale niestety
na modach sobie nie pogracie. Dlatego też rozważniejszą opcją jest kupienie wersji na komputery osobiste, jeżeli ktoś na przykład... Znaczy, no wiadomo, że jeżeli ktoś ma naprawdę słaby komputer, to taki totalnie słaby, który ledwo dźwignie farminga, no to... A ma konsolę, na przykład PlayStation 4, no to wiadomo, niech sobie kupi na konsolę, ale jeżeli ktoś ma komputer, który da radę sobie z farmingiem, to jednak lepiej kupić wersję komputerową, bo jest tańsza na CDPPL, czyli na stronie polskiego wydawcy, kupicie już za 65 zł. A wiadomo, będziecie mieli mody, multiplayer i prawdopodobnie najlepszą grafikę, bo grafika na komputerach w każdej grze zawsze będzie, była, jest i będzie najlepsza. Okej, może przejdziemy do tematów. Ja tak sobie właśnie pytać, jak kiedyś kosiłem kukurydzę. Póki co ja sobie tak jeżdżę, robię sobie takie rządki, a później będę... dzielę pole na takie sekcje właśnie przez te koszenie i później będę każdą kosił tak po kolei, bo prawidłowo to się raczej powinno kosić prawą stroną tej kosiarki. Ja teraz troszeczkę źle jadę, tak widzicie, ta kukurydza, jeżdżę kołami po kukurydzy, ale no muszę to zrobić, żeby muszę podzielić te pole na sekcje, żebym wtedy mógł to robić tak prawidłowo, jak się już powinno. O, na przykład teraz źle jadę, tak naprawdę powinienem drugą stroną podjechać tej sieczkarni i wtedy było prawidłowo, no ale muszę tak skosić, żeby móc zacząć właśnie te prawidłowe koszenie, prawidłowy sposób koszenia. Zawsze sobie tak, jeżeli używałem takiej małej sieczkarni, to dzieliłem pole na sekcje, tak robiłem podczas poprzedniego koszenia kukurydzy i tak będę też robił teraz. Okej, może przejdźmy do tematów, jakie mi napisaliście. Mam tutaj takie trzy, nawet zacne, więc żeby nie było nudno, bo wiadomo, takie koszenie może być troszeczkę nużące, to przejdźmy po prostu do rzeczy. Pierwszy temat jest przez Kamila Sajdłowskiego napisany. Co myślisz o grach serii Saints Row i czy grałeś kiedyś w którąś? No to Saints Row to na pewno jest troszeczkę inne podejście do... Zwłaszcza chyba te nowsze, trójka i czwórka, to jest troszeczkę inne podejście do sandboxów. Te gry głównie stawiają na humor oraz na niedorzeczność. To jest chyba najlepsze słowo, jakie do tego pasuje, niedorzeczność. No coś ciekawego, taka ciekawa odskocznia. To takie bardziej niedorzeczne GTA. Wiecie, grałem w jakąś... Pamiętam, że w CD Action kiedyś była Saints Row 2 chyba, to sobie odpaliłem na jakieś 40 minut i jakoś tak mówię, nie chcę mi się w to grać, wyłączyłem. I grałem troszeczkę w Saints Row'a 4, ale to tam też praktycznie nic, tylko tak, aby sobie coś tam spróbować. Ale jakoś nigdy mnie ta seria aż tak bardzo do siebie nie ciągnęła i... nie chciało mi się aż tak bardzo w nią grać. O właśnie, to jest chyba te prawidłowe koszenie, tą prawą stroną kosiarki. Bo właśnie teraz ciągnik nie najeżdża w ogóle na kukurydzę, więc tak postanowiłem się kosić. No więc Saints Row to nie jest moja jakaś ulubiona seria, bo praktycznie nie grałem w żadną grę tak dłużej niż chyba tam 3 godziny czy jakoś tak, więc... akurat Saints Row nie należy do grona gier, które lubię. Się. Czy jakbym na przykład ktoś mi dał za darmo, mówi Maszka, do prezencie Saints Row 4, a przejdź sobie tako, to pewnie bym zagrał, ale żeby kupować i grać, to mi się nie chce. Dobra, drugi temat od Jana Robaczewskiego. Lubisz filmy, na przykład Star Wars, Hobbit? No tu napisałeś akurat tylko dwa filmy, mogłeś napisać więcej. Star Wars nigdy nie oglądałem. Star Warsów. Zaraz możecie powiedzieć, jak to Kador nie ogląda Star Warsów. A no tak jakoś się nie złożyło. Wiem, że teraz w produkcji jest nowy film Star Warsów pod tytułem Przebudzenie Mocy i to prawdopodobnie sobie obejrzę, a czy wcześniej nadrobię poprzednie części, to jeszcze nie wiem, nie ciągnęło mi nigdy do tej serii, jakoś tak po prostu. Tak wynikło. Takie jest prawo ulicy, tak wynikło. Dobra. A Hobbit? Hobbita tak, oglądałem wszystkie trzy części. Hobbita, oczywiście przed Hobbitem oglądałem wszystkie, całą trylogię Władcy Pierścieni, która jest genialna. A Hobbit to wiadomo, wyszedł później po Władcy Pierścieni, no ale też oczywiście oglądałem wszystkie trzy filmy. No bardzo dobre, na pewno nie mogę powiedzieć, że to są jakieś słabe filmy, to są naprawdę bardzo dobre filmy, bardzo dobre efekty specjalne, dobre
W ogóle ten świat stworzony przez Tolkiena jest bardzo ciekawym światem. Tym bardziej, że jeszcze reżyserował to Peter Jackson, czyli twórca trylogii Władcy Pierścieni, więc oglądało się to dobrze, ale jednak no niestety wciąż uważam, że Władca Pierścieni jest lepszy od Hobbita. Po prostu on był bardziej mroczny, taki bardziej... O kurde! Tu już jest pełna przyczepa. Myślicie, aj pewnie znowu się debil zagadał, bo kiedyś jak kosiłem, to... O kurcze. Tu Bela jest, nawet nie zauważyłem. Dobra, niech się tutaj leży. Kiedyś też jak kosiłem, to się zagadałem i po prostu tylko traciłem przez to kukurydzę. Ciekawe, ale już tak czasu jechałem. Dopiero się skapnąłem, jak zwykle się musiałem zagadać. O, już Cionik właśnie driftuje, jak jest obciążenie na tył jakieś. Dobra, to idziemy to sobie wyrzucić do... wysypać do Pegazowni. Na szczęście nie jest aż tak daleko. A w międzyczasie co ja mówiłem? A, Hobbit i Władca Pierścieni. Władca Pierścieni uważam, że jest lepszy, to jest takie bardziej mroczniejsze, to jest takie bardziej epickie po prostu. Hobbit? No w sumie nie czytałem książki, to nie wiem, ani nie czytałem ani Władca Pierścieni, ani Hobbita, jedynie oglądałem filmy, więc nie wiem jak to było w książkach. Jaki był klimat, o i znowu driftuję. Nie wiem jaki był klimat książki, ale uważam, że Hobbit powinien być tak samo mroczny jak Władca Pierścieni. On został niepotrzebnie zrobiony filmem familijnym. Takim właśnie bardziej familijnym dla... no jednak takiej młodszej części widowni. To mi się nie spodobało w Hobbicie. On taki był... bajkowy bardziej, baśniowy niż właśnie fantasy. No ale co zrobić? Dlatego właśnie uważam, że Władca Pierścieni jest lepszy od Hobbita, ale oczywiście i trylogia Hobbita filmowa, i trylogia Władca Pierścieni polecam każdemu. Nawet jeżeli ktoś nie lubi klimatu fantasy w filmach bądź w grach, to może to sobie śmiało obejrzeć. Może się właśnie dzięki temu filmowi do tego przekona. Okej, okay, i to już będzie teraz ostatni temat od Konrada Pura. Konrad Pura. Co sądzisz o Szybcy i Wściekli 7? O filmie Szybcy i Wściekli 7. Oglądałem go już. I mogę powiedzieć, że chyba jest to najlepsza część serii, chociaż w sumie jeszcze wciąż się tak zastanawiam, bo najlepszą częścią serii jest albo właśnie Szybcy i Wściekli 7, albo Szybcy i Wściekli 5, bo ono też zrobiło na mnie duże wrażenie, Szybcy i Wściekli 5. I wciąż nie mogę zdecydować, który film jest lepszy. No się wiadomo, że 7 to jest też hołd dla zmarłego już Paula Walkera, czyli tego aktora, który grał tam w Szybkich i Wściekłych Briana O'Connera, tego przyjaciela Dominika Toretto. Pewnie kojarzycie, o którego chodzi. Zwłaszcza zakończenie tego filmu jest najlepszym dla niego hołdem, jaki chyba mogli zrobić. Film jest bardzo dobry dla fanów jakichś akcji. Tam się strasznie dużo dzieje na ekranie akcji, wiecie, tam samochodowe wyścigi, jakieś tam też trochę strzelaniny, wybuchy, to ten film dla kogoś takiego jest idealny. I znowu zapomniałem rury wystawić. Tak więc naprawdę polecam film Szybcy i Wściekli 7, jak również całą serię Szybcy i Wściekli 7, bo praktycznie nie wierzę, że ktoś nie widział, no chyba, że jest naprawdę bardzo młody. Nie wiem, ma mniej niż 10 lat, ale i to też nie wiadomo. Kogoś nie ma, kogoś kto nie widział chociaż jednej części Szybkich i Wściekłych. Dlatego ta seria jest taka popularna. Każdy praktycznie to kiedyś oglądał. Którąkolwiek z części ktoś musiał widzieć. No tak więc to już było wszystko z tematami od was. Jak widzicie, tego ogłoszenia jest od cholery. No ale wiedziałem, na co się pisze, kiedy zasiałem kukurydzę na tym polu. Wcześniej siałem, pamiętacie, na polu numer 24, a później jak się okazało, że to jest za mało, żeby móc w biogazowni przykryć kiszonkę, żeby mogła sfermentować, to zasiałem jeszcze pole numer 29 i wtedy dopiero mogłem w biogazowni przykryć silos, a te pole jest
większe niż tamte dwa razem wzięte, chyba, tak mi się wydaje. No dlatego te koszenie. Wiedziałem, że zejdzie tak dużo, tak długo mi to zejdzie, zwłaszcza przy użyciu tej sieczkarni. Czekajcie chwilę, jak tam sobie radzi. No już kończy orać to pole, więc niech idzie sobie dalej, a ja będę kontynuował. Kontynuował tutaj koszenie kukurydzy. I pozostaje jedna kwestia. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, aby był jeszcze jeden odcinek z koszenia. Jak widać, jest to naprawdę mozolna robota, ale pieniędzy na tym zarobię od cholery, więc to mnie motywuje. No ale właśnie jest to mozolne i może wy byście nie chcieli aż tyle tego oglądać, więc piszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze jeden odcinek z koszenia kukurydzy, czy resztę po prostu tego pola, czyli większość mi zostało, bo praktycznie skosiłem bardzo mało. I czy właśnie resztę tego pola mam skosić poza odcinkiem, a w następnym gameplayu przejść od razu do sprzedawania już sfermentowanej kiszonki w bagazowni. To będzie o wiele ciekawsze, bo będę na bieżąco widział, jak mi przybywa pieniędzy na koncie, co jest bardzo miłe. Będę sobie sprzedawając tylko planował, jakie to maszyny nowe kupić. No ale okej, w tym odcinku to już byłoby chyba wszystko, bo nie ma co tutaj przedłużać. Tematy od was mi się skończyły, więc piszcie dalej tematy. Jak już mówiłem, przeróżny temat, tematy na przeróżne rzeczy związane z grami, filmami i w ogóle innymi rzeczami. Tak więc, jak już mówiłem, piszcie, czy chcecie jeszcze jeden odcinek z koszenia, czy już przejść do sprzedawania w biogazowni i was nie zamęczać po prostu. Tak więc, dzięki za oglądanie. Cześć.